budynku jest z nami. I jest nasza cudowna Roxy. I jest Piotrek, kochani. Roxy z Piotrkiem, wyjdźcie tu do środka. Zobaczcie, oni prosto z pola przyjechali. Prosto z pola, a w piekarni w gminie Sicienko upiekli ten cudowny chleb. Przyjechali, żeby złożyć go gospodarzom, tak jak to się zawsze dzieje. A my prosimy Państwa razem z zespołem Kujawioki i Bożenkę tutaj Panią Dyrektor prosimy, bo chcemy, byśmy razem zaśpiewali ten nieformalny hymn Kujaw. Kujawy, Kujawy, ziemio ma. Panie Henryku, ja rozumiem, i Jurek Paterski. Gdzie jest Jurek Paterski? Bo Jurek Paterski miał z nami jeszcze dzisiaj zagrać Kujawy, Kujawy. Chodź Jurku tutaj do zespołu, tam gdzieś podłącz się ze swoim akordeonem. Ja nie dotknę. Więc dla pana dyrektora Wojciecha Kędzi, Ewelino, ten chleb i dla zastępcy pana dyrektora, tak, bardzo pięknie. Dla pani dyrektor, dla pani dyrektor był razem, tak. I aha, jeszcze jest dla cioci. Dla cioci, czyli dla mnie, proszę państwa, wszyscy młodzi za moje produkty mówią do mnie ciociu. No dziękuję, dziękuję Kasinko, dziękuję serdecznie. Ale Kasinko, zostańcie z nami, chodźcie tutaj do przodu. Podziękujmy rolnikom za ten chleb. A przy okazji, proszę państwa, nie ma wolności. Tak, dziękuję, chodźcie tutaj do przodu. Tak. A ja dla mojej kochanej Roxy ma tutaj malutki słod, malutką słodycz. A Maksiu nam trochę urósł. Jurek Paterski z nami, kochani. Kujawy, Kujawy, ziemio ma, ukochana strona ta, długo gasto, kule cele, tutaj szczęścia wiele. Słońce jaśnie, pięknie świeci tu, wiatry pachną mocno, żeby tu, jeśli ja się żenie, z las. Ciemno było w lesie,
Popatrzyłem ja do góry, diabeł babę niesie. Idę sobie przez las, ciemno było w lesie. Popatrzyłem ja do góry, diabeł babę niesie. Hop, siup, tra la la, la 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 la. Hop, siup, tra la la, la 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 la. Diabeł babę niesie, tak se podryguje. Co obróci ją dokoła, to ją pocałuje. Diabeł babę niesie, tak se podryguje. Co obróci ją dokoła, to ją pocałuje. Hop, siup, tra la la, la 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 la. Hop, siup, tra la la, la 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 la. Baba się rozśmiała, jabła się nie bała. 4 lata już minęło, ja chłopa nie miała. Baba się rozśmiała, diabła się nie bała. 4 lata już minęło, ja chłopa nie miała. Hop, siup, tra la la, la 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 la. Hop, siup, tra la la, la 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 la. Diabeł nie wytrzymał i tak się przejmował. A baba myślała, że będzie zimował. Diabeł nie wytrzymał i tak się przejmował. A baba myślała, że będzie zimował. Hop, siup, tra la la, la 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 la. Hop, siup, tra la la, la 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 la.
Państwa, żebyście przyjechali kupić sobie trochę produktów na zimę, bo one już całe lato pracowały, by 1 października na terenie międzykółkowej bazy maszynowej sprzedać to wszystko, a przede wszystkim byście się mogli tam bawić i też uraczyć tymi wszystkimi smakołykami. Proszę Państwa, no i oczywiście na pewno zaraz odpowiedzą Piotrek, Kasia, Rysiu, Adam, Madzia i nasza kochana Roxy. Nasza kochana Roxy, która grała we wszystkich naszych filmach retrożliwe, retrowykopki, które wymyślili Adam właśnie z Rysiem. Ja też miałam przyjemność tam się pokazać, bo też jestem członkiem Agroretro Grupy. Adam, Rysiu, Magda, powiedz, co najbardziej się podobało dzisiaj zwiedzającym Waszą wystawę tutaj z pojazdami zabytkowymi rolniczymi. Nie tylko, bo maluchy były, piękna ścianka była. Myślę, że wszystko, ale stary sprzęt. Tak. I jest tutaj cety takie prawdziwe, to pomaga, jak to wygląda. O, tym się kłóciło, proszę Państwa, kiedyś. Po prostu uderzało się w stopę słowy, który ma Adam. I Adam, jak powiem, wyglądało dzisiaj goszczenie tam właśnie. O, co ludzie pytali? Znaczy, zwiedzający bardzo dużo, bo zwiedzający tych naszych tutaj, począwszy od tych maluchów, samochodów, ścianki, ale też setu SFV, które mamy tutaj z epoki PRL-u, udało to zainteresowanie. Zapraszamy też na nasze Facebooki, czy Momo Skład, czy Bazy Maszynowej w Puszczynie, gdzie można obejrzeć sobie filmy z udziałem maszyn tutaj zaprzyjaźnionego gospodarstwa rodziny Tarnińskich, Starych Wistule, Kopaczki i tak dalej, którymi nagrywaliśmy filmy, jak pracowały te maszyny, no lat 30, 40 wstecz. Maszyny, które są cały czas sprawne, że warto sobie obejrzeć te filmy, żeby uświadomić sobie, jak ciężko kiedyś rolnicy pracowali. Yeah.
zespół z Aleksandrona Kujawskiego, zespół Złoty Wiek, z panią Jakubowską kierowniczką, z panem Romualdem Czarnieckim, kierownikiem muzycznym, artystycznym zespołu. Dziękujemy bardzo, że do nas przyjechaliście. Dziękujemy. Przemysł Ludzki, jest tutaj perkusista. Proszę Państwa, wielkie brawa. No my się dopiero rozkręcamy. My się, proszę Państwa, dopiero rozkręcamy. Ale dziękujemy bardzo. Pozdrówcie z Aleksandrze Kujawskim, wszystkich kujawiaków. Zabierzcie uśmiech nasz i przekażcie nasz najpiękniejszy ukłon wszystkim, którzy stoją na straży dziedzictwa kulturowego, na straży dziedzictwa kulinarnego naszego pięknego kujawskiego regionu. Mam nadzieję, proszę Państwa, że za rok spotkamy się również ze wszystkimi zespołami, spotkamy się z Państwem. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego, dziękując, że jesteście z nami, bądźcie z nami. Pamiętajcie, Myślęcinek, Leśny Park Kultury i Wypoczynku to nie tylko Jarmark Kujawski, to także inne imprezy na Różopolu. Tutaj Sandra Tyczyno jest obecna jeszcze cały czas z nami, rzeczniczka prasowa Leśnego Parku i ona dobrze wie, jak tę stronę internetową prowadzić, byście Państwo tam znaleźli najlepsze informacje. Proszę Państwa, pani dyrektor Bożena Henning, Bożenka, moja cudowna, kochana, od początku jesteśmy razem, 19 lat Jarmarku Kujawsko-Pomorskiego. Wierzymy gorąco, że dotrzymamy do tej 20 jeszcze. Moi kochani, korzystając z okazji, ja muszę podziękować wszystkim pracownikom Leśnego Parku, którzy dzisiaj pracowali przy tej pięknej imprezie. Bardzo dziękuję. Może zacznę wymieniać, po prostu będę wymieniała imienia. Panu Jarkowi i panu Przemkowi z działu technicznego za pilnowanie, aby wszystko było tak, jak należy z energią elektryczną w tym miejscu. Dziękuję wszystkim panom, pracownikom z parku rozrywki. Pilnowali tutaj, proszę Państwa, sprawdzali, jeździli, wszystkiego doglądali, żeby wszystko było w porządku. Dziękuję moim cudownym koleżankom, Dance, Monice, Lenie. Dziękuję Sandrze, która zawsze mnie wspiera we wszystkich działaniach marketingowych. Dziękuję mojemu mężowi, który zawsze mi pomaga, Piotrowi. I bardzo dziękuję mojej Marysi, która jest zawsze ze mną na jarmarku. I ten jarmark to po prostu tak kocha, jak my go kochamy. Ona się praktycznie urodziła wreszcie. Tak, ale dziękuję Tobie, Krysiu. Dziękuję Tobie, kochana, za wszystko, za tą cudowną imprezę i za udany dzień. Proszę Państwa, oczywiście widzimy się za rok na 20. Jarmarku Kujawsko-Pomorskim. Zabierzcie nasze uśmiechy, zabierzcie naszą miłość do naszych małych ojczyzn. Pamiętajcie, że wszystkie małe ojczyzny są piękne, ale Kujawy są najpiękniejsze. Do zobaczenia, proszę Państwa, za rok. Dziękuję bardzo.